minutę chciałem pokazać takie dziwne kamienie, głazy w pobliżu schroniska pod Wieżycą. I taka mała panorama na okolice. Droga taka do ściągania drzewa w dół. Później ona tutaj za chwilę, za parę metrów łączy się z taką serpentyną, która już prowadzi do samego schroniska. No ale wracam do tych kamieni. No, z daleka wygląda to jak takie przypadkowe rumowisko kilku głazów, ale zaraz pokażę wam, o co mi chodzi. A mniej więcej, a tam już widać właśnie ten jeden z prostą krawędzią. Ale tak, tutaj mniej więcej tak pokażę, jakie są jeszcze dookoła. Kilka podobnych, to są chyba jakieś granity. Takie żółtawo-białe. Lekko błyszczącą, mają taką łuskę jakby. Mikę, czy jak to się nazywa, bo widać takie przebłyski. Nie. No jest taka teoria, że były tutaj na zboczu Ślęży kopalnie złota. Co najmniej trzy czynne w średniowieczu. Ale tak, no te głazy nie są tutaj typowe dla Ślęży, bo ogólnie to są takie zielonkawe, te podobne do bazaltu. A tutaj są typowe granity i te bloki są dosyć regularne. Ten taki też wygląda, wcześniej go nawet nie widziałem, bo był bardzo, bardzo zarośnięty. Teraz widać, że dosyć taki też ma dosyć równe, takie jakby czesane krawędzie. Ale najciekawszy to był ten tutaj. Ten, który jest wrośnięty w ziemię. No teraz kamerka tego tak nie pokaże, nie oddaje tego wrażenia, ale on, jak się go na żywo widzi, to tak się wydaje, że jest dosłownie równy jak stół, ta płaszczyzna tak jakby sztucznie uformowana. No i widać takie też takie gdyby uderzenia pod łucie, po jakimś kuciu, tam gdzie skuwali może jakieś jego nierówności, żeby uzyskać ten płaski, chociaż tam dalej już jest chyba nierówny. Ciekawe. Bardzo ciekawy kamień. Ciekawe jestem, do czego mógł służyć. Ja podejrzewam, że to mogło mieć związek z tą kopalnią złota, jeżeli tu była faktycznie. No albo jakieś miejsce kultu. Dobra, to na tyle. Na razie. Cześć wam.